Witajcie, dzisiaj jest 27 lutego, przedostatni dzień lutego, a w dodatku dzisiaj mamy tłusty czwartek. Jak wiecie, tłusty czwartek, tak zwany zapusty, to jest czwartek tuż przed środą popielcową. No i czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, a później ponoć według chrześcijaństwa należy zachować umiar, wstrzemięźliwość i takie tam inne rzeczy. Nie wiem, czy to jest jeszcze w większych miastach na pewno. Tak, ludzie będą chodzili na imprezy. No ale nic, dzisiaj jest tłusty czwartek, tak więc dzisiaj mamy dyspensę na zjedzenie pączka. Ponoć się mówi, że jeżeli się nie zje pączka dzisiaj, no to nie będzie szczęśliwy rok, czy tam szczęście ci nie będzie dopisywało. Tak więc no, ogólnie nie wierzę w takie przesądy. Aczkolwiek lepiej dmuchać na zimne i zjem tego pączka. Najtańsze pączki znajdziecie w Lidlu po 44 grosze, no a później tam Biedronka po 49 groszy, tam znajdziecie z lukrem albo z pudrem. Tak więc co kto woli, gdzie kto ma bliżej. Ale nawet te pączki, nie wiem, za złotówkę, jak ktoś ma bliżej, no to też zje. Ważne, żeby dzisiaj zjeść pączka. Moje pytanie, czy robicie jeszcze faworki? Bo wiem, że kiedyś moja mama, moja babcia na przykład robiła faworki. Teraz to ogólnie wszystko się robi mechanicznie, nikomu się nie chce nic robić. No chyba, że ktoś z was robi faworki, to szapoba naprawdę. I co? No i ja wam życzę przede wszystkim miłego dnia i dużo, dużo pączków, albo po prostu jeden symboliczny. Wysyłam wam oczywiście wirtualnego pączka, moc buziaków, no i po prostu trzymajcie się i miłego dnia wam życzę. Cześć.